Będzie pochwalony Jezus Chrystus, drodzy słuchacze jaskini Słowa. Zapraszam Was do kolejnego nagrania z komentarzem, wprowadzeniem do czytań, do Psalmu, do Ewangelii już czwartej niedzieli Wielkanocnej, niedzieli Dobrego Pasterza. Ona rozpoczyna w Kościele tydzień modlitw o powołania kapłańskie, powołania zakonne. Kończymy trzeci tydzień Wielkanocy, który w Kościele w Polsce jest tygodniem biblijnym. Mam nadzieję, że znaleźliście czas, by otwierać częściej Pismo Święte. Służę pomocą w tych wykładach, nagraniach kanału Jaskinia Słowa, gdzie wiele jest materiałów, różnych wy i wykładów i medytacji, wprowadzeń do konkretnych książek, czy konkretnych postaci, czy tematów związanych z poznawaniem, odkrywaniem piękna Pisma Świętego. Przepraszam, że nadranie pojawia się nieco później niż zwykle. Staram się, by zawsze rano o ósmej w piątki pojawiało się wprowadzenie do niedzielnych czytań. Teraz nadrywam je trochę później, dlatego że wczoraj wróciłem z Grecji, gdzie ze słuchaczami jaskini Słowa byłem na trasie pielgrzymki szlakiem świętego Pawła Apostoła. Odwiedziliśmy Filipi, Korynt, Saloniki, Ateny, Mykeny. Delfy, bardzo ciekawe, ważne miejsca dla starożytności chrześcijaństwa, dla samych początków życia kościoła. Tych, którzy byli ze mną na pielgrzymce, bardzo pozdrawiam i raz jeszcze dziękuję za wspólne wędrowanie. A tych, którzy chcieliby wybrać się ze mną, zapraszam, już niedługo będę o tym więcej mówił. Planuję pielgrzymki szlakiem św. Pawła do Rzymu, na Maltę, do Turcji. I może znów do Grecji w przyszłym roku. Kto wie, takie pielgrzymki gdzieś tam chodzą mi po głowie, żebyśmy mogli Pawła spotkać, jakoś mocniej poznać jego nauczanie. Pierwsze czytanie dzisiaj to fragment Dziejów Apostolskich, rozdział czwarty, wersety od 8 do 12. Przez ostatnie kilka niedziel słuchaliśmy fragmentów wystąpień Piotra w świątyni jerozolimskiej. Kiedy Piotr dokonuje cudu, razem jest z Janem, uzdrawia chromego człowieka, chromego urodzenia. Piotr wygłasza kazanie do mieszkańców Jerozolimy i wtedy zostaje aresztowany i poprowadzony przed Sanhedryn. I dzisiejsze słowo to jest tekst, to jest kazanie, czy wypowiedź, którą Piotr mówi do członków Sanhedrynu, do przełożonych. Ludu, do starszych, w sensie odpowiedzialnych za wspólnotę Izraela. To też ciekawe, że Piotr zostaje aresztowany za nauczanie, postawiony przed żydowskim sądem, przed Sanhedrynem i tam znowu głosi karygmat. To uwięzienie staje się dla Piotra okazją, by głosić Chrystusa. Nie milknie. Zostaje uwięziony, bo głosi prawdę o Chrystusie. Staje przed Sanhedrynem, który przecież niedawno dopiero co skazał na śmierć Jezusa. Przypomnę, że członkami Sanhedrynu są arystokraci, jest, są bogate rody Jerozolimy czy Izraela, są saduceusze i także faryzeusze, a przewodniczącym Sanhedrynu jest urzędujący arcykapłan świątyni jerozolimskiej. Więc ci ludzie skazali Jezusa, a teraz przed nimi staje Piotr i co mówi? I głosi prawdę o Chrystusie, żywym, zmartwychwstałym, pełnym mocy. Oto przełożeni ludu i starsi, przesłuchujecie nas w, w sprawie dobrodziejstwa, sprawie tej łaski, która się stała. Chrystus został uzdrowiony, ten, który do wyście utrzyżowali. To, to, to dzięki Chrystusowi z martwych zmartwychwstałemu on został uzdrowiony, ten człowiek chromy. Chrystus, dla który, który dla was jest martwy, on jest żyjący. On stał się kamieniem fundamentu, kamieniem węgielnym, kamieniem, na którym powstaje budowla nowej wspólnoty Izraela wspólnoty Kościoła. Piotr wyjaśnia to przełożonym. Wiemy, że oni. Nie chcą tego słuchać, że oni odsuwają tą perspektywę, tą myśl o tym, że Chrystus może żyć, że, że on może zmartwychwstać. Nie chcą słuchać Piotra. Ale chciałbym zostawić to wam do przemyślenia, tą postawę Piotra, który w takich warunkach, będąc uwięzionym za to, co głosi, dalej to głosi. Ma odwagę dalej mówić o Chrystusie. I w tej mowie Piotr cytuje psalm, psalm który. Także jest psalmem tej niedzieli, psalm 118, gdzie refren będzie powtórzeniem słów Piotra. Kamień wzgardzony stał się fundamentem. Psalm, który powstaje jeszcze no, wiele lat, wiele wieków przed Chrystusem, po niewoli babilońskiej. Psalm, który jest dziękczynieniem. Psalm, który jest modlitwą człowieka, który widząc swoje życie, patrząc na swoją historię, Widzi, widzi drogę Pana Boga, widzi, że w tych doświadczeniach, które dospotykają, lepiej się uciekać do Pana niż pokładać ufność w tym, co ludzkie, w ludzkich układach, w polityce, w książętach. Dlatego możemy śpiewać: dziękujcie Panu, bo jest dobry. I patrząc na swoją historię, widzę, że Jego łaska trwa na wieki. Że oto On jest dobry, On mnie prowadzi. On on daje mi błogosławieństwo, On obdarza mnie błogosławieństwem. Ale może to ten referent, który powtarzamy, może nas skłonić do pytania o to, czy rzeczywiście Jezus jest moim fundamentem? Czy ja swoją codzienność, swoje życie, swoją wiarę, swoją miłość, swoją pracę, swój odpoczynek, swoje zaangażowanie, swoją historię, swoją przyszłość czy ja to wszystko buduję na Chrystusie? Czy on rzeczywiście jest moim fundamentem? Drugie czytanie to, to znowu list, pierwszy list świętego Jana, rozdział trzeci, dwa pierwsze wersety tego rozdziału. Święty Jan, który mówi o miłości, i cały ten list, który czytamy przez okres wielkanocny, on mówi o, o miłości. To słowo skierowane do wspólnoty chrześcijan. Którzy nazywani są przez Jana dziećmi bożymi. Wszyscy jesteśmy dziećmi. Dzięki temu, że Chrystus jest naszym bratem, że stał się taki jak my. On, syn ojca, stał się taki jak my, abyśmy my dzięki temu, co zrobił Chrystus, mogli być nazwani dziećmi bożymi. Jesteśmy dziećmi. Jesteśmy dziećmi i dlatego jesteśmy też dziedzicami. Jesteśmy tymi, którzy. Którzy są włączeni w ten prawny e, ciąg, prawda? Jak mamy w sytuacji śmierci testamentu, mamy dziedziców, spadkobierców, dzięki Chrystusowi my jesteśmy wpisani w ten ród Boży, jesteśmy wpisani do, do testamentu Boga, jesteśmy wpisani do, do życia Boga, do serca Boga, jesteśmy upodobnieni do Boga, mamy nazwisko takie same jak Jezus. Będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest, już bez żadnych przeciwności, bez żadnych różnic. Będziemy wszyscy tacy jak On. To jest nasza, nasza chrześcijańska droga pokazać podobieństwo do Boga, upodobnić się do Boga. Ewangelia jak zawsze w niedzielę dobrego pasterza. Słowo o dobrym pasterzu Jezus przedstawia siebie jako pasterza. To rozdział 10 Ewangelii świętego Jana, wersety od 11 do 18. Ja jestem dobrym pasterzem, mówi Jezus. I jak pokażę dalej, odróżnia się od tych innych pasterzy. Dlatego może warto czytając podkreślić to słowo dobry. Ja jestem dobrym pasterzem. Bo macie innych pasterzy, ludzi, którzy próbują wmówić wam, że są pasterzami, że są tymi, którzy chcą prowadzić stado, że są tymi, którzy wiedzą, gdzie jest dobra trawa, gdzie jest woda, gdzie są pastwiska, którzy wykorzystują owce, którzy prowadzą, czy chcą prowadzić owce, mając z tego jakieś korzyści, są różni. Jezus mówi: Ja jestem dobrym. Słowo kalos greckie znaczy nie tylko dobry, ale także piękny. Ja jestem pięknym pasterzem, dobrym pasterzem, bo daję daje życie swoje za owce. A są pasterze, którzy są tylko najemnikami, i gdy widzą jakieś, jakąś przeciwność, trzęsienie ziemi, wilka, cokolwiek, to odchodzą, bo walczą o swoje życie, bo nie obchodzą ich owce, bo obchodzi ich tylko ich osoba obchodzą ich oni sami. Ja jestem dobrym pasterzem. Ja znam moje owce. Znam w tym najgłębszym biblijnym znaczeniu. Pamiętacie z księgi Ozeasza? Poznacie Pana, taka obietnica, perspektywa eschatologiczna, perspektywa mesjańska, oto tak będę blisko, że poznacie Pana. Poznać to znaczy wejść w taką bardzo osobistą relację, więź, do tego stopnia niezwykłą, że Biblia też mówiąc poznać ma na myśli współżyć. Adam poznał Ewę i ona urodziła Kaina. Poznać, czyli wejść naprawdę o bardzo osobistą więź. Jezus mówi, ja znam moje owce i one mnie znają. Znowu wejście w coś bardzo, bardzo głębokiego. Zobaczcie, możemy dostać, będąc gdzieś tam w górach, polecenie od pasterza, opiekuj się owcami. To nie będzie proste. Nie znamy tych owiec, one nie znają nas, nie znamy wszystkich zwyczajów, nie znamy wszystkich sposobów, w jaki te owce się woła, w jaki ten sposób się je karmi, czy przycina, czy prowadzi do, do pastwiska, do, do owczarni. Dobry pasterz zna swoje owce i owce znają pasterza. Taką relację chce z nami mieć Jezus, jak owce i pasterz. Dla nas to może obraz taki dość odległy, raczej większość z nas nie hoduje owiec, czy mało miało w życiu do czynienia z owcami. Ale pasterz, jakbyśmy zapytali pasterza, zdarzyło mi się kilka razy w Jordanii czy w Izraelu rozmawiać, widzieć pasterzy, oni rozpoznają każdą owcę, dla nas one są jednakowe. A dla pasterza nie, bo ta ma plamkę, tam ma jakieś ucho oklapnięte, tam ma jakiś trzywy ogonek, ta jakaś kulejąca, ta jakaś taka, której historia mnie bardzo poruszyła, bo, bo, bo byłem przy jej porodzie i tak dalej. Pasterz ma bardzo osobistą relację z każdą owieczką. Życie moje oddaję za owce, mówi Jezus. Ale też to ważne zdanie, mam owce, które nie są z tej zagrody. Idę także do pogan, jestem posłany także do tych, którzy są spoza Izraela, którzy są dzisiaj poza owczarnią. Chcę je przyprowadzić, więcej, muszę przyprowadzić. I będą słuchać mojego głosu. Słuchać głosu, po to, by iść za pasterzem. Pasterz, widziałem to kiedyś przy jakimś wodopoju. W Jordanii, gdy pasterz zaczął śpiewać czy mówić jakieś takie słowa, nawet kon, no, nie jakieś kon, konkretne, ale po prostu one poznały po głosie i odeszły. Te owce, które były tego pasterza, odeszły, inne pozostały przy wodzie, a, a, a te owce pasterza, e, e, który wołał, poszły za nim. Rozpoznają pośród różnych głosów, rozpoznają swój głos, głos pasterza, głos, który im się dobrze kojarzy, głos, który, który po prostu. E, mają w pamięci: e, Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca. My jesteśmy nakazem od Boga dla Jezusa. Jesteśmy poleceniem, jakie Bóg daje Jezusowi: przyprowadź je do mnie. I jesteśmy zadaniem danym przez Ojca, Synowi. Jezus ma nas przyprowadzić do Ojca. I robi to w różny sposób, bardzo indywidualny, bardzo konkretny, przede wszystkim po prostu z miłości. Robi to oddając życie za owce. Niedziela dobrego pasterza to taka niedziela, w której nie tylko mamy modlić się za pasterzy, wspólnoty kościoła nie tylko modlić się o pasterzy, ale także przyjrzeć się sobie. Na ile ja pośród różnych głosów rozpoznaję ten głos pasterza. I na ile mogę powiedzieć, że ten mój pasterz jest dobry, tam, gdzie mnie prowadzi, choć mi się wydaje może czasem, że, że ja znam lepsze miejsca, gdzie można skubać trawkę, gdzie można pić wodę, gdzie można odpocząć? To potem okazuje się, że wokół są różne wilki, których nie przewidziałem, a ta woda okazuje się trująca. Dobry pasterz to ten, który prowadzi tam, gdzie On wie. To ten, któremu owca może powiedzieć: Ufam Tobie, idę. Idę, bo wiem, że, że Ty wiesz lepiej, czy umiem tak powiedzieć o moim pasterzu. To, to niedziela dobrego pasterza, to niedziela dobrych, pięknych owieczek, to niedziela, która mówi o bardzo osobistej relacji każdego z nas z Jezusem. Życzę wszystkim dobrej niedzieli, dobrego, owocnego spotkania z Bożym Słowem. Szczęść Boże.